Witam serdecznie wszystkich hodowców. Dzisiaj mamy 23 czerwca 2019. Zakoszowane 30 sztuk. Pierwsza 500 w oddziale, niedaleko Berlina, lot Altlandsberg. Dosyć pogodnie, pod wiatr troszeczkę tłoczny taki mają. No zobaczymy, jak będzie przylot. Gołąbki roczne wycofałem już teraz, dlatego trochę mniej poszło. No bo mam trochę zamówień na młode, także postanowiłem po roczniakach pociągnąć jeszcze coś młodych. Ostatnio nie nagrałem filmików dwóch, bo awaria sprzętu niestety była. Były 2-3 setki wcześniej, ale nie było źle. No z jednej złapałem 13 konkursów, z drugiej 15. No. Także zobaczymy, jak dzisiaj będzie. No, no wywożę gołąbki no, 3 razy w tygodniu. Tam ludzie nalegają, żebym mówił trochę o sposobach prowadzenia. No to tam nie ma nic dziwnego, nic takiego wyczynowego. No po prostu jak każdy. Wywożę 3 razy w tygodniu. Tam na około 30 km puszczam samice, potem samce, potem po przyjeździe rozdzielam. No prowadzenie, no wiadomo, daję zioła, minerały różne, o, tu trochę elektrolity, wispumin, no. Nabyłem trochę gołąbków do rozpłodu w tym roku z czołowych hodowli z Polski. Wiadomo, no trzeba, kto się nie rozwija, ten stoi w miejscu w tym sporcie, także no trzeba troszeczkę iść do przodu, no zobaczymy, co z tego będzie. Czekamy na przylot. No i mamy pierwszego gołąbka. Weszedł do gołębnika właśnie. No niestety nie zdążyłem nagrać przylotu, bo strasznie szybko przyleciał. Siedzi na rzewniku. Jest to gołąbek z 16 roku od kolegi Rafała Kiszczaka. Trzeci raz pierwsza ta samica. Idzie do wody teraz. Bardzo dobry wynik. I jest następny gołąbek. Trzy loty zrobiła, tak? Tak, trzy loty zrobiła. Proszę bardzo, jest następny gołąbek, niemal... Chodź. Dwie minuty po pierwszym. Chodź. Dziu. Chodź. No, 7 godzin lotu. Samiec. Jest dzisiaj z kolegą elegancko sobie. Czołowy hodowca skrzydłowca. Siedzimy sobie elegancko. Czekamy na gołąbki. I jest kolejny gołąbek. Zaraz gdzieś zaszedł, ale jest. Lądował. 17 po ten pierwszy, to bardzo dobry czas będzie. Miałem trochę wgląd. 17, drugi to 20 po. A drugi 20 po. Chodź. Z 15 roku samieczek. Już się odbił? Dobrze. Ile? 26 po. Jest trzeci. Mamy kolejnego gołąbka, piątego. Chodź, samiczka. Roczniaczka. Dałem 4 tylko roczniaki, a 15 zostawiłem. No to jest piątka. Która jest godzina? Teraz będzie gdzieś 35. 35 po, od 17 do 35 po jest piątka. No dzisiaj trudny lot pod wiatr. A czwarty usiadł też gołąbek od kolegi Rafała Kiszczaka. Tylko że tak szybko wlazł, że nie zdążyłem go uchwycić kamerą. I jest kolejny gołąbek. Ósmy. No dwa gołąbki niestety przegapiłem, bo szybko zachodzą. Nie ma to jak krótkie loty, gdzie przychodzi po 5, po 10 na raz. I wtedy jest co nagrywać, a tak to bardzo ciężko uchwycić. Zapraszam do subskrypcji. Jest następny gołąbek z kierunku. Dziewiąty gołąbek to będzie. Samiczka. Zaraz będzie siadać. Zapraszam do subskrypcji. Pod filmikiem takie czerwone subskrykuj. O! Chodź.
Oraz do kontaktu ze mną zapraszam też mój telefon 698-903-990. No nie ma tu jak krótkie loty, ciężko, zobaczymy. Pierwszy gołąbek był 13.17. Zobaczymy. Taka jest sytuacja na zegarze.